No to witamy serdecznie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stężycy. Jest to druga konferencja przedmeczowa na finałach Mistrzostw Polski Juniorek Stężyca 2024. Witamy serdecznie trenera GKS Zwierzycy 2011 Politechnika Gdańska Stężyca, trenera Dawida Michora. Wielkie brawa, troszkę tutaj jest kibiców. Może. Tak, pięknie. Kolejny trener, SMS Solna Wieliczka, trener Marek Skrobot jest tutaj. Następny trener LTS Legionowia Legionowo, trener Jakub Miecznikowski. Kolejno, UKS SMS Police, trener Jerzy Taczała. I przy okazji poznali Państwo skład grupy A, a teraz grupa B. TS Stal, śrubiarnia SMS Żywiec, trener Michał Fejl. Następnie Wolej Wrocław, to trener Jarosław Tęsiorowski. Enea Energetyk Poznań, trener Marcin Patyk. I MUX ELO 47 Budowlanie Łódź, trener Paweł Kowal. Na początek zapytam o podróż. Czy wszyscy cali? Czy wszystko przebiegło w odpowiednim i należytym spokoju? Może trener z mojej prawicy, trener był ostatni, to będzie pierwszy, Paweł Kowal. U nas wszystko przebiegło w porządku. Ja akurat przyjechałem sam samochodem, ale wiem, że dziewczyny z trenerem Zbigniewem dotarły bezpiecznie, więc wszystko jak najbardziej jest fajnie tutaj na miejscu. Jestem też pierwszy raz tu w Stężycy. Organizacja na pewno, tak jak widzę od początku, jest fajna, bo jest coś nowego, chociaż jakby ta konferencja, jakby chociaż te warsztaty, które nas czekają przez te kilka dni, czy chociażby pomoc ze strony organizatora, bo to też na przykład jest coś nowego dla mnie, bo kilka razy już byłem na Mistrzostwach Polski i chociażby coś takiego jak korzystanie tutaj z infrastruktury, z siłowni, z odnowy biologicznej czy z fizjoterapeuty, to na pewno jest na pewno dla mojej drużyny może i przydatne, bo akurat jesteśmy bez fizjoterapeuty tutaj na turnieju, więc jakby coś było potrzeba, to naprawdę dziękujemy za taką organizację, bo myślę, że czegoś takiego wcześniej nie było, a taka otwartość na nas wszystkich, tak jak Dawid powiedział, że jestem z tym za wszystkimi, bo co roku się praktycznie widujemy w podobnym składzie, to nas powinna łączyć, to właśnie taka otwartość, a nie czasami tak jak spotykamy się, no wiemy jak to jest czasami, nie pomagamy sobie tak jak powinniśmy, a jesteśmy kolegami od wielu lat, więc na tym to powinno polegać. Od razu podamy mikrofon do trenera Marka Skrobota. Dobry wieczór Państwu. Myśmy wczoraj przyjechali tutaj do Stężycy, dokładnie do Szymbarku. Śpimy w przepięknym miejscu, w przepięknym hotelu, także dziękujemy tutaj za tą propozycję, że tam mogliśmy się zakwaterować. No, obok Żywca to mamy chyba najdalej, dlatego wczoraj żeśmy już tutaj przybyli. Tak jak tutaj Paweł wspomniał, na pewno organizacja jest na wysokim poziomie i dla nas to tutaj jest ogromny zaszczyt, że możemy wśród tutaj tych zespołów będzie rywalizować, także fajnie. To podamy dalej, o podróż nie pytam. Myśmy byli bardzo blisko i cieszymy się, że w końcu Mistrzostwa Polski są tak blisko nas. Dobry wieczór. My mieliśmy najdalej, 10 godzin w podróży, ale udało się dotrzeć. Na razie wszystko rewelacyjnie, trening się odbył. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj zamówić. To teraz... Ale coś więcej mówiłeś, że myśli tam przygody po drodze. Przygody dopiero będą. To teraz trener Marcin Patek. Dobry wieczór. Wszyscy cali, wszyscy zdrowi. Dotarliśmy bez problemów. Mieszkamy w Szymbarku. Organizacja. Mogę również pochwalić już na wstępie, bo jest bardzo fajna. Można podać dalej. Dzień dobry wszystkim. Jeżeli chodzi o naszą podróż i wszystkich tutaj zebranych, to na pewno mamy świadomość, że do Stężycy wszyscy mamy bardzo daleko, natomiast jest to urokliwe, przepiękne miejsce, więc wcale nie dziwię się, że trener Dawid zakochał się w Stężycy i robi tutaj fajną robotę, natomiast podróż bezpieczna, w całości wszyscy dotarli na szczęście bez protestów rolników walczących o swoje po drodze. Można podać dalej. Witam serdecznie. No już po małych opóźnieniach na szczęście udało nam się
dwie godziny później, bo dwie godziny później, ale wyjechać z Wrocławia. Los ostatnio często, bo już czwarty raz w przeciągu roku rzuca nas do Stężycy, więc tutaj klimat bardzo nam odpowiada. Dobry wieczór. Myśmy dojechali zgodnie z planem, tak jak zaplanowaliśmy. W Stężycy jesteśmy drugi raz w ciągu tygodnia. Bardzo lubimy tutaj być. Sala jest odpowiednia do grania, bardzo fajne warunki. Zresztą cieszymy się, że finał jest w Stężycy, bo z Polic nareszcie mamy nie aż tak daleko, jak do wielu innych miejsc w Polsce. Także mam nadzieję, że to też ma dla nas znaczenie. Dziękujemy za zaproszenie na konferencję i myślę, że koledzy tutaj też wiele ciekawych rzeczy jeszcze powiedzą. To od razu zapytam, jako że jest, zgromadziła się tutaj sól polskiej wiedzy, myśli trenerskiej, mistrzowie 8 województw, no i też to tak się złożyło, że akurat są tutaj reprezentanci w Stężycy. Chciałbym was zapytać, szanowni trenerzy, jak ważne jest, aby podnosić stale tę poprzeczkę pod kątem organizacyjnym i jak wiele, o jak dużo można jeszcze tę poprzeczkę podnieść? Czego wy byście oczekiwali, co miałoby się pojawiać w następnych mistrzostwach? Może kiedyś system challenge? Może ja odpowiem, bo akurat tak się złożyło, że ostatnie dwa tygodnie bardzo intensywnie pracowaliśmy tutaj wspólnie z całym sztabem, nie tylko klubu, ale też gminy i szkoły. Zależało nam na tym, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, żeby to były wyjątkowe mistrzostwa. Sam jestem uczestnikiem już którejś imprezy tego typu przez ileś kolejnych lat i wiem, że dla tych młodych ludzi to jest wydarzenie naprawdę wyjątkowe. Jest to święto siatkówki. Po drodze pokonaliśmy wiele przeszkód, żeby się tutaj znaleźć i też chcielibyśmy, żeby to rzeczywiście była impreza na miarę tego finału. Stale musimy się rozwijać, stale musimy podążać za nowymi rzeczami, choćby dlatego, że rywalizujemy też z innymi dyscyplinami. To jak będzie wyglądała ta wisienka na torcie, czyli turniej finałowy, może mieć znaczenie w kontekście całej dyscypliny, bo chcemy przyciągać też młodych sportowców do siatkówki i to też w jakiś sposób ma przełożenie, więc myślę, że to bez dwóch zdań po prostu musimy stale prześcigać się również w tych organizacyjnych aspektach. To zapytam trenera Miecznikowskiego może jeszcze o to samo pytanie. Co jeszcze można zrobić, żeby te mistrzostwa wyglądały z roku na rok coraz lepiej? Czego na przykład trener oczekiwałby po takich mistrzostwach? Myślę, że na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć już po zakończeniu tych mistrzostw, bo widzę, że tutaj Stężyca na pewno podniosła poprzeczkę w tym roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Na razie jest wszystko ładnie i pięknie i liczymy, że tak będzie do końca. Niezależnie od tego, jakie tutaj wszyscy osiągniemy wyniki, to chcemy wspominać ten turniej z dużą sympatią i z dużym zadowoleniem. Czasem kibice na forach poszczególnych klubów, zwłaszcza w takich sytuacjach, które decydują o tym, kto wyjdzie do dalszej fazy, czasem są takie... Przed chwileczką byli tu sędziowie, to nie tak, że chcę mówić o nich źle, ale czasem popełniają też błędy, co jest oczywiście rzeczą normalną, bo mylić się jest rzeczą ludzką. Natomiast czy możliwe jest w ogóle wprowadzenie na przykład systemu challenge do rozgrywek młodzieżowych? Myślę, że byłby on bardzo istotny, bo było wiele takich sytuacji. Tutaj na pewno każdy z nas, nawet nie sięgając daleko, mógłby takie sytuacje przywołać, choćby z jednej, drugiej mistrzostw polskich czy z turniejów ćwierćfinałowych. Na pewno sami sędziowie też powiedzieliby, że taki system im by się przydał w pracy, bo tak jak pan powiedział, no nikt nie jest nieomylny, natomiast no my byśmy oczekiwali też od sędziów tego, żeby potrafili przyznać się do błędów i czasami czy powtórzyć akcję, czy podejść normalnie zwykle po meczu i po ludzku porozmawiać, jak tą sytuację widzieli, bo była na przykład sporna, a takie sytuacje bywają niestety rzadkością. No tak, też wiele słyszy się o tej presji, o podejmowaniu tych decyzji, o tym, jak to jest później punktowane, ale to zostawimy, bo za chwileczkę wielki turniej, święto siatkówki w Stężycy. Zapytam o te pozytywne rzeczy. Będą warsztaty z panią psycholog sportu Julią Chomską-Kufel, będą też warsztaty z Adamem Mateńskim, który jest trenerem przygotowania motorycznego i będzie też spotkanie z Leandro Visotto, ale po kolei. Kwestia i ta warstwa mentalna. Jak
bardzo ważna jest na takim turnieju i jaką rolę też na takim turnieju odgrywa? Może trener Michał Fejr? No, kwestia mentalna jest bardzo ważna, to już od wielu, wielu, wielu lat wszyscy trenerzy o tym wiedzą. Chyba każdy klub współpracuje z psychologiem sportowym, z trenerem mentalnym. No i to jest bardzo ważna kwestia. No, porównywalne zawodniczki fizycznie można poznać po tym, co zrobią przy piłce 14-14 w tej breaku, więc to jest ta różnica. No właśnie tutaj dość dobrze trafiło, patrząc z perspektywy tego, z kim Żywiec będzie się mierzył w grupie, a będzie się mierzył właśnie z drużyną z Wrocławia, skoro miał okazję mierzyć się już na ćwierćfinale we Wrocławiu. Było wtedy 3-2 dla drużyny z Żywca, ale jeden i drugi trener zgodnie powiedzieli, że był to mecz no, na 3-2, 2-3, no, w zależności od dnia. Mogłoby się potoczyć różnie. No i co trzeba zrobić, trenerze Jarosławie Tęsiarowski? Co trzeba zrobić, aby tę szalę następnym razem w grupie chociażby przeważyć na swoją korzyść? Akurat jeżeli chodzi o ten mecz ćwierćfinałowy, tutaj zdecydowanie Żywiec mocno zapunktował zagrywką i to był ich zdecydowanie największy atut w tym meczu. Bodajże 15 asów posłały na naszą stronę i to przeważyło w tym wyniku. Natomiast jeżeli chodzi o ten turniej, który od jutra się rozpocznie, to już jest zupełnie nowe rozdanie. Tutaj bardzo często w tych meczach zespołów, powiedzmy na tym samym poziomie, właśnie może zadecydować po prostu dyspozycja danego dnia. I to będzie kluczowy element, który przeważy o zwycięstwie jednego lub drugiego zespołu. Takich meczów na tym turnieju będzie więcej, bo też na turnieju ćwierćfinałowym miały okazję mierzyć się zawodniczki ze Stężycy, z drużyną budowlanych, wtedy było 3-0. Więc zapytam trenera Pawła Kowala, bo wiem, że czas działał tutaj bardzo mocno na waszą korzyść. Co udało wam się poprawić, aby w przypadku spotkania z takim rywalem, chociaż oczywiście los nie skojarzył was w grupie, to co trzeba było zrobić, aby zagrać lepiej i powalczyć o znacznie lepszy wynik? Znaczy, w przypadku mojej drużyny to muszę przyznać, że ciężkie zadanie było przede mną, bo do drużyny z Łodzi, do dziewczyn z Łodzi dołączyło 6 dziewczyn ze Szczyrku. Więc tak naprawdę zliczając te dni, które miałem z tymi dziewczynami, to chyba było ich około 8-9, więc tak naprawdę skupiłem się na treningu indywidualnym, dużo przeprowadzałem rozmów, próbowałem przekazać swojej filozofii siatkówki, tego co wymagam, jak widzę, jak siatkówka powinna wyglądać, tak z dziewczynami próbowałem rozmawiać. Myślę, że trochę tych informacji, co dostały, na pewno spróbują pokazać w tym turnieju. Ja ogólnie cieszę się, że mogłem zagrać takie mecze w ćwierćfinale, czy ze Stężycą, czy w półfinale z Legionowią, bo dla nas to było dobre przetarcie. Ze Stężycą przegraliśmy 3-0. Zdecydowanie Stężyca tutaj wygrała ten mecz, uważam, była lepszym zespołem. Myślę, że to, że trener Dawid jest z nimi na co dzień, prowadzi je na co dzień, gra w pierwszej lidze również, to też jest spore doświadczenie tych dziewczyn i to doświadczenie właśnie plus ta znajomość trenera i zawodniczki wynikło z tego, że tak zdecydowanie z nami wygrały. Z drużyną z Legionową ten mecz wyglądał zupełnie inaczej. Było bliżej zwycięstwa, bo przegraliśmy 3-2, ale też było to na niecenne doświadczenie. Cieszę się, że po drodze do finałów trafiłem na dwa mocne zespoły, bo na pewno można było wyciągnąć wiele wniosków z tych spotkań. A propos jeszcze takich meczów. Drużyna z Poznania, Energetyk, jest takim łącznikiem, jeśli chodzi o drużynę z Polic i drużynę też trenera Marka Skrobata, drużynę z Wieliczki. Dwukrotnie wygrana Energetyka, najpierw w ćwierćfinale z Policami 3-0, później w półfinale 3-1 z Wieliczką. To może trener Patyk, zapytam na początek, jak forma i jakie rokowania na ten turniej? Myślę, że forma to się też okaże, jak będziemy się prezentowali na tym turnieju. Jeżeli chodzi o mecz, tak, mieliśmy okazję zagrać z Policami w ćwierćfinale i z Wieliczką. Tak, te dwa mecze skończyły się zwycięsko dla nas. No dobrze wiadomo, że też finały rządzą się swoimi prawami, także tutaj
musimy być gotowi na każdy mecz kolejno, żeby się prezentować dobrze, żeby grać dobrze. Jak będziemy grać dobrze, to też może wtedy iść wynik za tym. Myślę, że jeżeli chodzi o nasz zespół, to na pewno troszkę czasu nam też brakuje, bo część dziewczyn gra na co dzień w zespole pierwszoligowym w Poznaniu. Mamy 4 zawodniczki, które dołączają ze Szczyrku, 3 zawodniczki dołączają z drugiej ligi, także troszkę tego czasu nam zawsze też brakuje na to, żeby... Myślę, że rozumiemy się dobrze na boisku i dziewczyny się rozumieją dobrze. Też są dziewczyny, które grają, miały okazję grać ze sobą w kadrze, więc znają siebie wzajemnie, ale gdyby było troszkę więcej czasu na to, żeby jeszcze lepiej się poczuć i zrozumieć poprzez trening przed każdym turniejem, to myślę, że to by jeszcze bardziej sprzyjało dobrej grze. Jest bardzo ciasno w tym sezonie. Myślę, że zespoły tutaj, które mają zawodniczki grające w pierwszej lidze, to też mocno odczuwają, że jest bardzo ciasno w tym roku. I tego czasu jest niewiele na dobre przygotowanie. To teraz zapytam jeszcze trenera Skrobota na ten mecz, który decydował o tym, kto zajmie pierwsze miejsce na turnieju w Wieliczce. Jak wrażenia i czy udało się coś poprawić, czy udało się może wykonać taki krok w kierunku energetyka? Czy udało się coś poprawić, nie wiem. Bardzo dobry mecz, trzeba przyznać, bardzo dobry mecz z Marbą Sędziszów Małopolski w weekend. Tak, pierwszy urwany punkt drużyny Marby. Tak, to jest zupełnie inny zespół, w którym gramy, występujemy w drugiej lidze, niż ten, który jest tutaj dzisiaj na finałach. Natomiast co do... Czy to jest mocniejszy zespół? Tak, myślę, że to jest mocniejszy zespół, ponieważ mamy dziewczyny, jesteśmy wzmocnieni dziewczyną jedną ze Szczyrku, jedną i 3 dziewczynami, które trenują w pierwszej lidze, no więc jest to wzmocnienie dla nas na pewno. Co do samego meczu z Poznaniem, myślę, że na tamten moment zdecydowanie lepszy był zespół z Poznania. Świetnie dziewczyny zagrały, więc tutaj nie ma co dyskutować, kto był w tym meczu lepszy, po prostu Poznań był lepszy. Natomiast zanim chciałbym jeszcze wrócić do tego meczu, do tego pytania pierwszego odnośnie organizacji tych finałów juniorek, co możemy zrobić lepiej. Tutaj padło taka propozycja systemu challenge. Ja bym zapytał, dlaczego nie ma tego challenge'u? Ja odnoszę wrażenie, jestem krótko, bo to jest mój 4 sezon w Wieliczce, to jest 4 finał mój, natomiast ja takie odnoszę wrażenie, że czasami, oczywiście nie mówię to ze strony gospodarzy, czy ze strony tutaj zespołu, który uczestniczył w tych finałach, ale odnoszę takie wrażenie, że po prostu te finały, żeby się tylko odbyły i koniec. Pamiętajmy, że juniorki to jest zaplecze tak naprawdę seniorskiej reprezentacji, bo nie mamy U23 na dzień dzisiejszy takiej kategorii, więc uważam, że taki finał Mistrzostw Polski juniorek czy juniorów to powinna być taka impreza naprawdę z takim, mówiąc to takim językiem młodzieżowym, petardą. To dobrze. Dlatego ja uważam, że tutaj powinny być starania ze strony związku dołożone, żeby taki system challenge był na takim turnieju, chociażby. No, na pewno pomogłoby to wiele, ułatwiłoby też to pracę sędziom, a co na to organizator tegoż wydarzenia, święta siatkówki w Stężycy? Jak Marek się zdecyduje zrzucić, to razem z nim na spółkę challenge załatwię. Nie, oczywiście żartuję. Słuchajcie, wszystko zarządzają, wszystkim rządzą pieniądze. Jeśli będziemy mieli sponsorów, to będzie szansa na to, żeby jeszcze lepiej organizować ten turniej. Na razie nie ma takiego budżetu, żeby można było sobie na to pozwolić, ale myślę, że to niedaleka przyszłość. Marek, to się nagrało, to już nie cofniesz tych słów, to przerobimy. Akurat za późno zaczęliśmy konferencję. Bo jeszcze o sędziach coś powiedziałeś, też im to pokażemy. I na starcie już będzie ciekawie. No dobrze, wracając do rzeczy pozytywnych i tych, które mamy, nie tych, których nie mamy. Leandro Vizotto będzie w środę, w czwartek. Tak, niezmiernie się cieszę, że udało się taką gwiazdę zaprosić na turniej juniorski. Poznałem go przy okazji wyjazdu na kursokonferencję w Stanach, która się odbywała z okazji Final Four Ligi Uniwersyteckiej w Stanach. Fantastyczny człowiek, bardzo pozytywny, niedawno skończył granie.
ciekawą rozmowę z nim przeprowadziłem, udało mi się złapać z nim taki kontakt i powiedział, że chętnie przyjedzie do Polski. Lubi Polskę, bardzo dobrze wspomina rywalizację na poziomie reprezentacyjnym, mimo iż nie zawsze szczęśliwa akurat dla Brazylii, szczególnie w ostatnich latach. Natomiast chciał przyjechać, zobaczyć i też zgodził się wziąć czynny udział w tym wydarzeniu. Ja mogę tylko w superlatywach powiedzieć i cieszę się bardzo, że wszyscy będziecie mieli okazję poznać człowieka, który jest z światowego siatkarskiego topu, a chętnie, otwarcie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniami, bo to jest bardzo cenne. To zapytam jeszcze o to każdego z trenerów. Może któryś tutaj szczególnie będzie chciał się wypowiedzieć na temat Leandro Bisotto. Śledziliście pewnie karierę tego zawodnika, który zdobył wiele medali na Mistrzostwach Świata, też Igrzyskach Olimpijskich. Czy dla kogoś z Was ten zawodnik szczególnie zapadł w pamięci, bądź może był nawet idolem któregoś z Was? Patrzę po trenerach. Tak może troszeczkę z innej strony. Tutaj Dawid oczywiście bardzo pozytywnie reklamuje Bisotto, natomiast takie spotkanie dla dziewczyn, rozmawiałem ze swoimi dziewczynami właśnie przed przyjazdem tutaj, no to zdecydowana większość praktycznie nawet nie wiedziała, kto to jest, bo to jednak jest dla nich troszeczkę, powiedzmy, już odległa przeszłość. Gdy on był u szczytu swojej kariery, no to one dopiero zaczynały praktycznie odbijać piłkę, bo to było około 7-8 lat temu. Dlatego myślę, że to będzie bardziej wydarzenie dla nas niż dla większości zawodniczek. Ale jest na pewno też szansa, żeby odpalić internet, narzędzie, które jest dzisiaj, myślę, bardzo mocno używane przez młode roczniki, sprawdzić, kto to był, poczytać te osiągnięcia, na pewno może się gdzieś tam, mogło się oczy zaświecić. Czy coś jeszcze chcesz, Dawidzie, dodać w tej kwestii? Bo wydawało mi się, że chcesz coś powiedzieć. Nie, znaczy ja zgadzam się z Jarkiem, ale myślę, że to taka wielka trudność w ogóle, bo młodzi ludzie dzisiaj nie podążają za idolami. Takie ja odnoszę wrażenie. Myślę, że wszyscy trenerzy tutaj potwierdzą, że jak zadajemy pytanie, to tak chyba niewiele z naszych zawodniczek interesuje się w ogóle bieżącą siatkówką, ale jakby nie można ich winić, bo i plan pracy, i zajęcia w szkole są tak napięte, że jeszcze ciężko byłoby wcisnąć i znaleźć czas na śledzenie newsów. A uważam, że tak powinno być, bo tak również, tak jak my siedzimy i tak jak my pamiętamy Bisotto, to my się wychowywaliśmy też w czasach, gdzie mieliśmy swoich idoli wymarzonych, którymi chcieliśmy być. I po to też między innymi taka gwiazda jest ściągnięta, żeby opowiedziała o sobie, jeśli nawet dziewczyny nie, przychodząc tutaj na te spotkanie z nim, nie do końca będą go znały, to mam nadzieję, że jego opowieść, jego historia i opowieść o tym, jaką miał karierę, sprawi, że ktoś znajdzie w tym swoją inspirację, bo musimy w jakiś sposób na piedestał czy na podium pokazywać tych wielkich, tych, którzy przeszli tą drogę od najmniejszego, od pierwszego odbicia do bycia naprawdę wielkim. Bo ludzi, którzy podążali za marzeniem złota olimpijskiego czy medalu olimpijskiego i osiągali. Ich przykład trzeba pokazywać i trzeba bohaterów przedstawiać młodzieży. Jesteśmy w przededniu rozpoczęcia Wielkiego Święta tutaj, w sercu Kaszub, więc zapytam, z racji tego, że to jest turniej juniorek, co trzeba zrobić, aby wychować od podstaw reprezentantkę Polski chociażby? Może zapytam trenera, który miał okazję prowadzić akurat zawodników w Spale, Marek. Tak, natomiast no tutaj od podstaw tak naprawdę nie miałem przyjemności wychować żadnego zawodnika. Może gdzieś tam na mojej drodze akurat stanął przypadkowo całkiem Mateusz Poręba, gdzie taka ciekawa historia z tym naszym młodym środkowym reprezentacyjnym się gdzieś tam wiąże, ale nie chciałbym o tym mówić. Natomiast no myślę, że to jest duży nakład pracy. To jest po pierwsze, trzeba gdzieś na taką perełkę trafić. Ta perełka też musi chcieć pracować. Jest to na pewno no, ciąg wielu takich zdarzeń, które muszą gdzieś tam zaistnieć, żeby po stronie zawodnika i trenera, żeby to dziecko gdzieś tam do tej reprezentacji trafiło.
Zapytam od razu może Pawła też tak najbliżej, bo w Legionowi wychowaliście wiele reprezentantek, pracował też tam Dawid, pracuje teraz obecnie trener Miecznikowski. Zapytam, jak tobie się pracowało z tymi zawodniczkami, które teraz grają chociażby w reprezentacji Polski? Akurat takich zawodniczek miałem chyba niewiele, bo to były tylko Ola Gryka, Paulina Zaborowska, Sonia Stefanik, też w młodzieżowych reprezentacjach grała, Julia Orzoł tylko przez sezon, czy Zuzia Górecka, to taki miałem rok tylko w juniorkach, gdzie mogłem już tak naprawdę w jakimś procesie ich ukształtowania też, tak jak wcześniej powiedziałem, przekazać im to, co chciałbym im przekazać, więc tak jak też Marek powiedział, jest to proces, w którym każdy z nas uczestniczy na pewno od podstaw, na pewno od rodzica, który gdzieś ten sport próbuje temu dziecku wpoić czy pokazać poprzez nauczyciela wychowania fizycznego, przez trenera pierwszego, potem drugiego, potem przez przekazanie tego dziecka do jakiegoś klubu, do reprezentacji, do klubu, gdzie może rywalizować, tak jak zadałeś pytanie gdzieś tutaj o Legionowie, gdzie trenowałem. Był to i jest to środek taki, który szkoli, do którego dziewczyny chcą przychodzić. Mamy w takich wielu ośrodków w Polsce i tak jak powiedziałem, my tylko jesteśmy gdzieś tam po drodze, gdzieś stajemy przeciwko, może nie przeciwko, tylko naprzeciw temu zadaniu, żeby te dziewczyny ukształtować lub jakoś im pomóc w jakimś stopniu, tak mówię, bo tak mówimy o przygotowaniu teraz już takim wielopoziomowym, mentalnym, fizycznym, czy taktycznym, technicznym i po prostu każdy z nas próbuje to przekazać, mówię, to jest rola nie tylko moja, czy tych kolegów, tylko po prostu wszystkich od tak naprawdę od rodzica, poprzez nauczyciela i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze zapytam o to samo trenera Jakuba Miecznikowskiego z racji tego, że wasze historie tutaj z tą Legionowią się przeplatają dość mocno. Tak jak tutaj Paweł powiedział, jest to proces złożony. Myślę, że nie ma wśród nas, ani wśród wielu trenerów, takich trenerów, którzy pracowali z jakimś dzieckiem od początku, czyli od momentu, kiedy uczyło się to dziecko odbijać piłkę, do momentu, kiedy to dziecko trafiło do reprezentacji. I tak jak Paweł powiedział, jest to proces złożony i tutaj chyba najistotniejszą rolę odgrywają ci trenerzy na samym początku, bo jeżeli taki trener, który uczy to dziecko odbijać, wzbudzi w dziecku pasję, nauczy etosu pracy, to nam wszystkim dalej jest o wiele łatwiej. Więc sukces pojawia się przed pracą tylko i wyłącznie w słowniku języka angielskiego. To jeszcze do trenera Taczały, bo wiem, że miał okazję prowadzić Magdę Stysiak. Znaczy ja myślę, że bez względu na to, na jakim etapie mamy do czynienia z zawodniczką, to co powiedział tutaj kolega, chyba nauczyć, przekonać dane zawodniczki czy zawodników obojętnie, że talent to jest niewielka część tego, co się dostaje, że ciężka praca jest podstawą do tego, żeby odnieść sukces i żeby realizować swoje marzenia. My jako trenerzy wbrew pozorom odgrywamy bardzo duże znaczenie dla swoich podopiecznych i myślę, nasza postawa też, jacy jesteśmy na co dzień, jak podchodzimy do swoich obowiązków. Jeśli w nas zobaczą pasję i że jesteśmy konsekwentni w tym wszystkim, myślę, że ułatwimy im zadanie osiągnięcia swoich marzeń i sukcesu. No i musimy chyba bardzo często podkreślać, że talent to jest niewielka część ich dobrobytu, że trzeba ciężko pracować na sukces. Też zapytam, może ktoś z widowni ma jakieś pytanie do trenerów? Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy już do ostatniej kwestii podczas tej konferencji, a mianowicie jutrzejszych spotkań. Na początek zagra gospodarz z drużyną z Polic. No i proszę, trenerze, bo wiem, że w tym sezonie już dwukrotnie graliście ze Stężycą w lidze. Pokonaliście 3-1 w dwóch meczach, przy czym to była oczywiście druga drużyna Stężycy. Świetna sprawa. Ja powiem tak, ja Dawida znam od wielu, wielu lat i wiem, że on jest tu bardzo miły, z którym uśmiechnięty, ale jako trener tam wyjdzie jutro i będzie chciał zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać jak najwyżej, jak najlepiej, bez żadnych skrupułów. To ja powiem tak zresztą. Ja myślę, że jest tutaj parę zespołów, które będą mierzyły w te najwyższe cele. Na pewno my jesteśmy zespołem, który przyjechał tutaj się uczyć przede wszystkim. Gramy w drugiej lidze, gramy całkiem przyzwoicie,
ale druga liga to nie jest pierwsza. My mamy dużo zespołów młodzieżowych. My się co tydzień nie gramy na takim poziomie. Zespoły po drugiej stronie siatki nie stawiają nam takiej poprzeczki wysoko jak zespoły w pierwszej lidze. Wiemy dobrze, że są tutaj zespoły pierwszoligowe i też zespoły, które posiadają dziewczyny ze Szczyrku, które grają w tej pierwszej lidze. I na pewno mamy zadanie bardzo trudne i tutaj byłbym jakimś chyba, musiałbym być cudotwórcą. Oczywiście jutro wychodzimy i walczymy na pewno, ale ja sobie zdaję sprawę z bardzo trudnej roli, którą mamy do spełnienia. Natomiast chcielibyśmy bardzo stworzyć widowisko, które będzie się podobało wszystkim dookoła i schodząc z parkietu bez względu na wynik, żebyśmy ja i moje dziewczyny byli zadowoleni z tego, co pokazujemy, bo ja mówię, tutaj na razie to jeszcze ta pierwsza liga stwarza wielkie możliwości tym zespołom, z czego się bardzo cieszę, że igiorskie zespoły grają w pierwszej lidze, bo to dla dobra naszej siatkówki. Natomiast to będzie bardzo ciężki mecz dla nas, bo to jest mecz inauguracyjny. Dawno już nie byliśmy w finałach, 6 lat temu ostatni raz był zespół z Polic w finałach, więc te dziewczęta będą pierwszy raz jutro w takim otoczeniu. Będzie pełna hala kibiców, pewnie znając tej życie i Stężyce, to będzie to pełno kibiców i będzie doping ogromny. I mam nadzieję, że moje dziewczęta wytrzymają to psychicznie i zademonstrują swoje umiejętności i waleczność. Jeżeli zagrają na maksa i z wielkim zaangażowaniem i przegramy ten mecz, to po prostu będziemy zadowoleni. A jeżeli zagranie na maksa i uda się jakiś dobry wynik, to byłoby tylko jakimś tam rzeczą bardzo ciekawą. Ale ja mówię, chcemy zagrać jak najlepiej jutro po to, żeby to święto siatkówki, które jest, było dla nas, dla wszystkich, było dobrym widowiskiem. Także my tutaj przyjechaliśmy się uczyć, mamy bardzo młody zespół i brać doświadczenie od tych zespołów lepszych. Dziękuję. No właśnie, Police pierwszy raz po 6 latach, a po drugiej stronie obrońca tytułu. Zgadza się, bronimy tytułu, nie przez przypadek właśnie gramy w pierwszej lidze. Jest to inwestycja w te młode dziewczyny, te doświadczenia, które zdobywały przez nie tylko ten sezon, ale przez trzy sezony chcielibyśmy zaprezentować na boisku. Nie zlekceważymy na pewno żadnego przeciwnika, bez względu na to, czy grał w pierwszej lidze, drugiej lidze, czy ma zawodniczki ze Szczyrku, czy dwie, trzy, nie ma to znaczenia. Tak jak tutaj padły takie słowa, mistrzostwa rządzą się swoimi prawami. Wielu bardziej doświadczonych trenerów przede mną widziało zespoły, które były faworytami, a nie wychodziły z grupy. Ja mam nadzieję, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby spełniło się marzenie o mistrzostwie kraju i dlatego do każdego meczu będziemy podchodzić z pełną koncentracją, chcąc zaprezentować najlepsze umiejętności. Ja miałem przyjemność grać w zespole u trenera Jurka Daczały i wiem, że to jest trener, który potrafi z każdego zespołu wyciągnąć jego najmocniejsze strony i zrobić z nich groźną broń. I tak też było wtedy, kiedy mnie prowadził jako trener i spodziewam się, że jutro jego plan taktyczny i rozwiązania będą na tyle uprzykrzające, że będziemy do końca bić się o zwycięstwo i tak jak trener powiedział, mam nadzieję, że stworzymy fantastyczne widowisko, ale poza tą gościnnością tutaj stężycką, mimo wszystko chciałbym być zwycięzcą tego meczu. SMS Solna Wieliczka, LTS Legionowia Legionowo, mecz o 12:30, trener Marek Skrobat. Tak jest, jutro mierzymy się z zespołem z Legionowa. Pawełku, tak? A, przepraszam, to nie Paweł. Znaczy, myślę, że tutaj faworytem w tym spotkaniu nie jesteśmy, natomiast postaramy się też zagrać jak najlepiej potrafimy, żeby stworzyć dobre widowisko. Myślę, że wynik jest sprawą otwartą. Ważny bardzo mecz. Niesamowicie ważny. Nie dość, że mecz otwarcia, to wydaje się, że może to ten mecz decydować. Może też tak być. Natomiast też dzisiaj mieliśmy odprawę i też dziewczynom, znaczy tak mówiłem, żeby tego tak nie traktować, bo różnie może się wydarzyć. Tak jak Dawid wspomniał, to są mistrzostwa Polski, finał, więc one się rządzą swoimi prawami. Myślę, że zwycięstwo którejkolwiek drużynie jutro, nie wiem, czy otwiera drogę do czwórki, czy nie, to się okaże. Zobaczymy. Natomiast mówię, no, wynik jest sprawą otwartą. LTS Legionowia Legionowo, trener Jakub Mieczynikowski.
Proszę Państwa, mamy tutaj 8 najlepszych zespołów w kraju. Powiedzmy sobie jasno i szczerze, tutaj nie ma słabych ekip. Wszyscy przyjechali w jasnym celu spełniać swoje marzenia i podobnie, tak jak my, podchodzimy z szacunkiem do rywala, z dużą pokorą, ale też z wiarą w swoje wysokie umiejętności. Zamierzamy bawić się, cieszyć się siatkówką, a co to przyniesie, pokaże się jutro. To teraz, zanim wspomnimy o meczu numer 3, będzie ceremonia otwarcia o 14.30. Zapytam jeszcze Cię, Dawidzie, czego możemy się spodziewać? Jakieś tańce tutaj lokalne, może coś innego? Tak, hulanki swobody. Będzie to standardowa ceremonia, bo wiemy, jak ważne dla wszystkich zespołów jest to, szczególnie dla tych, które grają mecz zaraz po ceremonii. Chcemy, żeby to sprawnie przebiegło. Będzie oczywiście występ lokalnego zespołu tanecznego Jovita Dance, natomiast postaramy się tą ceremonię przeprowadzić jak najsprawniej, tak żeby nie stresować dodatkowo zespołów, które będą po ceremonii grały mecz. 15.30. Kolejne, trzecie spotkanie podczas tego pierwszego dnia turniejowego. Testal Śrubiarnia Żywiec kontra Budowlani Łódź. Michale. Nie znamy bardzo drużyny z Łodzi, bo nie mieliśmy przyjemności grać w tym sezonie, ale znamy poszczególne zawodniczki, z którymi graliśmy na Śląsku. Na pewno mocny zespół o świetnych warunkach fizycznych, więc mam nadzieję, że stworzymy razem fajne widowisko. No i też bardzo mocno też wierzymy w swoje siły. Zofia Brzoza, osoba szczególna dla trenera. Zosia Brzoza i Nadia Siuty, które znam z kadry Śląska. To są te przygody. To teraz trener Paweł Kowal. Ja powiem trochę inaczej. Bo jakiś tam od 2 lat wybrałem się też tak rozchciał, że poszedłem w innym kierunku, bo 6 lat byłem trenerem w Legionowie w drużynach młodzieżowych, od 2 lat, czy od 2 sezonów ostatnich jestem trenerem Talon Ligi, z czego się cieszę. Ale cieszę się, że los tak chciał, że pomimo tego, że wybrałem inną drogę na razie swoją trenerską, to, że po tych 6 latach spędzonych na Mazowszu, los tak chciał, że będąc tutaj w województwie łódzkim, w Budowlanych Łódź, zagrałem w mini mistrzostwa Mazowsza w półfinałach mistrzostw Polski, co było dla mnie takim trochę no ciekawym doświadczeniem, mówię, bo cały czas spędziłem na Mazowszu jako trener, odszedłem do innego miejsca i spotkałem się z tymi samymi ludźmi, z tymi samymi drużynami. I teraz tak samo cieszę się, że jestem na finałach, bo nie było mnie tutaj też już 2 sezony czy 3. I spotykam się znowu z kolegami, znowu doświadczę tego uczucia bycia na tych finałach, zagrałem fajnych meczy i na tym się skupiam. Ja się cieszę, że tu wróciłem, że spotkałem się ze swoimi kolegami, że znowu jestem na tych finałach, bo od tego zaczynałem. I tyle. I ostatnie spotkanie podczas jutrzejszego dnia. Volley Wrocław o godzinie 18 podejmie Energetyka Poznań. Najpierw trener z Wrocławia. Tutaj akurat układ tej naszej grupy będzie bardzo podobny, myślę, do układu grupy półfinałowej, czyli od razu w pierwszy dzień trafiamy na najmocniejszego przeciwnika w naszej grupie, który może być poza zasięgiem. Ale też układ, z tego co pamiętam, podobny do zeszłorocznego w Dębicy, kiedy 3 drużyny grały tylko wtedy akurat w grupie A. Tak, Energetyk, Poznanie, Żywiec i Wrocław, tak? Bardzo podobnie. Bardzo podobny układ, natomiast jest to pierwszy dzień, pierwszy mecz turnieju. Tutaj zdecydowanie najważniejszy będzie ten początek, żeby dobrze wejść w ten mecz. A jak on już potoczy się dalej, no to okaże się jutro. I trener Marcin Patyk. Ja jakoś myślę specjalnie, nie będę chyba zapowiadał tego meczu. Myślę, że każdy ma swoje zadania, swoje cele na ten turniej. Tak jak zostało powiedziane, tutaj jest 8 najlepszych zespołów. Jest to pierwszy mecz, dla nas pierwszy mecz, tak, mecz naszego wejścia w ten turniej. My skupiamy się na sobie, będziemy realizować swoje zadania, swoje cele. Chcemy na pewno z każdego meczu, z meczu na mecz grać coraz lepiej i każdy mecz zagrać dobrze na tym turnieju. Więc no tutaj, tak jak mówię, bardziej skupiamy się na sobie, do każdego zespołu podchodzimy z maksymalnym szacunkiem i zmotywowani na maksa, żeby grać dobre spotkanie.
Tyle, trener Marcin Patyk. Czy są jeszcze jakieś pytania, jakieś kwestie, które ktoś chciałby poruszyć? Chyba nie, więc nie będziemy specjalnie przedłużać. Tak więc, szanowni państwo, już jutro pierwszy mecz o godzinie 10 rozpoczną się mistrzostwa juniorek tutaj w Stężycy, święto siatkówki juniorskiej na ziemi kaszubskiej. Tak więc zapraszamy serdecznie do oglądania meczów na hali, ale także na transmisjach. Ja te mecze będę komentował. I voilà! Druga konferencja właśnie się zakończyła. Bądźcie z nami. Dobrej nocy do jutra. Zapraszamy na hali. Dobrej nocy.